Ze mną profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, chciałam porozmawiać o chyba już byłym księdzu Jacku Międlarze, a raczej tak naprawdę o umorzeniu jego sprawy, bo to umorzenie jest chyba dosyć zaskakujące, a na pewno zaskakująca jest argumentacja prokuratora. Przyznam szczerze, nie jest to zaskakujące umorzenie. Akurat prokuratura, tylko mnie zdziwiło. Prokuratura rzeczywiście ma pewne dokonania w tej sprawie. Ma pewną tradycję, raczej dość niechlubną tradycję, jeśli chodzi o umarzanie, czy generalnie lekceważenie, bagatelizowanie spraw związanych z tym artykułem 256 czy 257 kodeksu karnego. Chodzi o sprawy głoszenia nienawiści narodowej lub rasowej albo propagowania faszyzmu. Przypomnijmy choćby wyrok z 2013 roku, swastyka to jest, pochodzi z sanskrytu i oznacza przynoszący szczęście. Tak, ten przypadek był szczególnie głośny, bo był szczególnie kuriozalny, ale przypadków umorzeń spraw było znacznie więcej. Zresztą nie tylko w Białymstoku, ale Białystok pod tym względem jest rzeczywiście dosyć specyficzny. No niestety mamy problem. Mamy problem w naszym kraju, po pierwsze z problemem, mamy problem rasizmu i ksenofobii, a nawet zdarzeń o charakterze propagowania faszyzmu z jednej strony, ale z drugiej strony mamy do czynienia z problemem pewnej obojętności, w tym także niestety instytucji państwowych, instytucji, które są powołane do tego, by stać na straży prawa, które wyraźnie w Polsce, podobnie jak i w innych krajach europejskich, no, zabrania głoszenia nienawiści, zabrania głoszenia rasizmu i propagowania faszyzmu. Ale jak napisał prokurator, to nie było propagowanie faszyzmu, tylko ksiądz odwoływał się do treści historycznych i Biblii, wskazując negatywne przykłady zachowania przedstawicieli społeczności żydowskiej z czasów niewoli egipskiej. Trudno to nawet skomentować, no ale to jest, tak jak powiedziałem, jeden z elementów szerszego zjawiska. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia w naszym kraju w różnych kontekstach, czy na różnych poziomach. Mamy do czynienia z głoszeniem nienawiści na ulicach, tak jak to było właśnie w Białymstoku w kwietniu przy okazji tej demonstracji ONR-u. Mamy do czynienia z głoszeniem nienawiści narodowej i rasowej w internecie na przykład, w mediach społecznościowych. To jest naprawdę groźne zjawisko, które przybrało już niebezpieczne formy. W ciągu ostatniego roku z obserwacji Stowarzyszenia Nigdy Więcej wynika, że takich zdarzeń niestety mamy znacznie więcej niż do tej pory. To oczywiście zjawisko nie jest całkiem nowe w Polsce, bo my z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia już od lat, od wielu lat. Świętej pamięci Marcin Kornak, założyciel Stowarzyszenia i Pisma Nigdy Więcej, mówił, ostrzegał przed rasizmem i neofaszyzmem w Polsce. Był twórcą Brunatnej Księgi, czyli tego rejestru zdarzeń o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Ten rejestr jest kontynuowany i właśnie w ciągu ostatniego roku widzimy ewidentny wzrost, widzimy ewidentną eskalację tego typu zdarzeń, co się po części wiąże z tym tak zwanym kryzysem migracyjnym w Europie, który jednak, jak wiemy, Polski dotyka w sensie bezpośrednim, w znikomym stopniu, więc raczej mamy tutaj do czynienia z taką poniekąd sztuczną konstrukcją jakiegoś wyimaginowanego wroga, wyobrażonego wroga, i tym wrogiem de facto okazuje się często wszelka odmienność. I to pomimo tego, że oczywiście ten odsetek mniejszości mieszkających, wszelkich mniejszości mieszkających na terenie Polski jest akurat bardzo mały, najmniejszy w Europie. Polska jest paradoksalnie dziś najbardziej monokulturowym, najbardziej jednolitym kulturowo. No to nie mamy tego wroga, to musimy go sobie wymyśleć. Niestety, pomimo tego,
ten poziom wrogości wobec różnych mniejszości jest w naszym kraju dość wysoki. Panie profesorze, to oczywiście zdanie polityka, ale Maciej Konieczny z Partii Razem mówi, że ta neofaszyzm, te zachowania skrajnie rasistowskie wchodzą do mainstreamu za sprawą polityków prawicy, że jest po prostu w Polsce przyzwolenie na tego typu zachowanie. No, na pewno faktem jest swego rodzaju przyzwolenie na język ksenofobiczny, język wrogości, czy nawet język nienawiści ze strony pewnej części klasy politycznej. No, takie przypadki zdarzają się i na lewicy. Ale ten problem przyzwolenia, myślę, że jest istotny. Istotna jest kwestia odpowiedzialności, czy współodpowiedzialności moralnej i politycznej, przywódców politycznych, ale także innego rodzaju autorytetów, na przykład kościelnych. Kościół w sprawie księdza jeszcze wówczas Jacka Międlara przepraszał, kuria przepraszała, na niewiele się to zdało. Czy wy jako stowarzyszenie w takich sprawach reagujecie? Bo już mamy informacje, no na przykład to też polityczne oczywiście wystąpienie, Platforma wzywa, żeby minister Ziobro, prokurator generalny coś z tą sprawą zrobił, jakoś zareagował. Już mamy informacje, że będzie zaskarżenie tego umorzenia. Czy stowarzyszenie Nigdy Więcej też takie działania podejmuje? My przede wszystkim dokumentujemy takie zdarzenia i staramy się mówić o nich, informować opinię publiczną. Przede wszystkim poprzez to, co nazywamy brunatną księgą. Natomiast to, co dotyczy przeciwdziałania, no to już pozostawiamy właściwym instytucjom, jeśli chodzi o takie przeciwdziałanie tak bezpośrednie w sensie prawnym. Warto też przypomnieć, że mamy poza kodeksem karnym w Polsce artykuł 13 Konstytucji, który stwierdza, że działalność polegająca na głoszeniu nienawiści narodowej lub rasowej jest przestępstwem, nie powinna być tolerowana. W tworzeniu tego artykułu jeszcze w połowie lat 90. Stowarzyszenie Nigdy Więcej brało udział, współpracując między innymi z Jackiem Kuroniem, wtedy z Tadeuszem Mazowieckim. I czymś przykrym jest, że ten artykuł pozostaje w znacznej mierze na papierze, chociaż w 2009 roku sąd w Opolu zdelegalizował tamtejszy ONR, a przypomnijmy, ONR był zdelegalizowany jeszcze w roku 1934 za głoszenie nienawiści. I czymś smutnym, czymś przykrym jest to, że dzisiaj takie faszyzujące ugrupowania czują się bezkarne i niestety posuwają się także do stosowania przemocy wobec swoich oponentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Serdecznie za rozmowę. Profesor Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej był gościem rozmowy politycznej. Dziękuję. A teraz będą biznes informacje i Robert Bernatowicz o tym, czy minister Morawiecki da radę.